Cześć, witam Cię w kolejnej części cyklu poświęconemu trendowi DeFi, trendowi Decentralized Finance, czyli zdecentralizowanym finansom. W tym odcinku zajmiemy się pojęciem i tematem stablecoinów, przyjrzymy się kilku projektom z tej dziedziny i zastanowimy się, spróbujemy trochę przemyśleć sprawę, czy stablecoiny należy właśnie traktować jako fundament całego trendu zdecentralizowanych finansów. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Zmienność kursu kryptowalut jest obecnie największym problemem w kontekście rozwoju tej technologii w segmencie DeFi. Rozwiązaniem pośrednim tego problemu są projekty typu właśnie stablecoin, utrzymujące swój kurs zgodnie z wybraną walutą fiducjarną, najczęściej jest to dolar. Na rynku dostępne są również stablecoiny utrzymujące kurs zgodnie z notowaniami takich aktywów jak na przykład złoto czy ropa. Oczywiście stablecoiny mają swoje zalety. Takie główne dwie zalety stablecoinów według mojej opinii to przede wszystkim utrzymanie stałej wartości, co może przyczynić się do zwiększonej adopcji stablecoinów i umożliwić ich użycie w życiu codziennym. Drugą z takich zalet jest bezpieczne wejście na rynek kryptowalut. To znaczy, że osoby nowe, chcące spróbować tej technologii, chcące wejść w świat kryptowalut, mogą bez konieczności ponoszenia ryzyka zmiennym kursem projektów innego typu właśnie spróbować najpierw od stablecoinów, a następnie ze stablecoinów przechodzić w inne projekty. Teraz przedstawię Ci 5 według mnie najbardziej popularnych projektów typu stablecoin. I tak jak wcześniej wspomniałem, są one niezwykle ważne w trendzie DeFi z tego względu, że możemy śmiało korzystać z takich usług finansowych, usług zdecentralizowanych jak na przykład pożyczki i nie martwiąc się za bardzo o kurs danej kryptowaluty, gdyż wszystko jest sprowadzane do stablecoina, a te przeważnie i w sporej większości utrzymują kurs w stosunku 1 do 1 do jakiejś fiducjalnej waluty. Pierwszym z projektów jest projekt USDC, czyli USD Coin. Znajduje się on zwykle w pierwszej 30 coin MicroCapu. Projekt ten wystartował w 2018 roku poprzez Central Consortium, czyli współpracy Social Internet Financial i Coinbase. USDC jest zabezpieczony w stosunku do 1 do 1 walutą fiducjarną. Projekt przechodzi również regularne audyty weryfikujące ilość funduszy będących jego zabezpieczeniem. USDC jest tokenem typu ERC20 osadzonym na platformie Ethereum, więc czyni go to łatwo integrowalnym ze smart kontraktami, co prowadzi do prostego wykorzystania na platformach właśnie DeFi, takich jak platformy pożyczkowe, inwestycyjne, płatnicze czy też tradingowe. Do minusów USDC najczęściej zaliczane jest to, iż jest on centralnie zarządzany właśnie przez Circle Internet Financial i Coinbase i to budzi niepokój wśród części społeczności kryptowalutowej. Kolejnym projektem jest PAX, projekt Paxos. Znajduje się on zwykle w pierwszej 50 coin market cap. Historia tego projektu zaczęła się w roku 2020 od giełdy, następnie poprzez oferowanie różnych usług w oparciu o kryptowaluty w roku 2015 ewoluował do tokenu PAX w roku 2018. Projekt też przechodzi regularne audyty potwierdzające zgodność liczby tokenów z wartością funduszy ich zabezpieczających. PAX jest również tokenem w standardzie ERC20, co czyni go łatwym w integracji z projektami DeFi z tych samych względów, dla których właśnie było to przeze mnie przedstawione na przykładzie USDC. Kolejnym projektem jest projekt MakerDAO, a konkretnie zdecentralizowany
stablecoin DAI, czy też w nowej wersji SAI. To token zdecentralizowany bez potrzeby istnienia organizacji pilnującej stabilności kursu oraz bez potrzeby zabezpieczenia w postaci określonej wartości waluty fiducjarnej. Kurs regulowany jest w oparciu o smart contract. Zabezpieczeniem jest depozyt kryptowalutowy. DAI powstaje, gdy tworzony jest collateralized debt position, który blokuje określoną ilość tokenu ETH w smart kontrakcie. Kontrakt ten tworzy właśnie tokeny DAI i może być zwolniony w późniejszym czasie przy użyciu odpowiedniej ilości tokenów DAI. DAI, co ciekawe, został utworzony przez właśnie zespół MakerDAO na platformie Ethereum, co również czyni go dobrym komponentem ekosystemu DeFi. Kolejnym projektem jest projekt organizacji Trust Token, dokładnie TrueUSD. Znajduje się on zwykle w pierwszej 50 coin market cap. Jest również zabezpieczony w stosunku 1 do 1 walutą fiducjarną, tutaj dolarem. Posiada szereg partnerstw z bankami i różnymi instytucjami finansowymi. I tego typu współprace wymuszają na projekcie przechodzenie szeregu audytów potwierdzających i weryfikujących realność tego właśnie zabezpieczenia. Organizacja odpowiedzialna za token Trust Token oferuje również inne tokeny, tutaj wyświetlone na ekranie, takie jak TCAD, TOUT, TGBT, THKD. Oczywiście są to odpowiedniki fiducjarnych walut w ujęciu właśnie stablecoina opartych o blockchain. I tutaj również należy dodać, że TrueUSD jest tokenem w standardzie ERC20, co czyni go ponownie łatwym w integracji z różnymi projektami DeFi. Ostatnim przedstawicielem stablecoinów jest tutaj wzbudzający często wiele emocji, kontrowersji projekt Tether, który zwykle znajduje się w pierwszej piątce CoinMarketCap. Jeden z pierwszych stablecoinów to jest i jak do tej pory najbardziej popularny. Projekt wzbudza, tak jak powiedziałem, wiele kontrowersji, głównie oscylujących wokół faktycznej ilości waluty fiducjarnej będącej zabezpieczeniem tego stablecoina oraz z niejasną współpracą z giełdą Bitfinex. Pomimo różnych problemów jednak projekt ten zawsze stabilizuje swoją wartość do dolara i jak do tej pory utrzymuje się na najwyższej pozycji ze wszystkich stablecoinów, biorąc pod uwagę właśnie ilość tego tokenu w obiegu. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek pokrótce przedstawiający według mnie najpopularniejsze stablecoiny oraz parę zdań wyjaśniających, jak one działają. Podsumowując, wybór stablecoina oczywiście zależy od Ciebie. Przede wszystkim powinieneś zadać sobie pytanie, czy wolisz płynność, czy decentralizację. I tutaj odpowiednikiem tego będzie na przykład Tether, czy od organizacji MakerDAO stablecoin DAIN. Czy wolisz na przykład prywatność od łatwości konwersji. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na jego obejrzenie i wysłuchanie. Proszę o informacje w komentarzach, czy rozwinięcie tematu poszczególnego stablecoina w kolejnych odcinkach wydaje się dla Ciebie interesujące, czy po prostu przejdziemy trochę w inną tematykę, a do tematu stablecoinów wrócimy ponownie za jakiś czas. Dziękuję, cześć.